Piasku Cieszyńskim gdzieś prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, chyba w XVI wieku przyszła. Nie wiadomo dokładnie, czy ją przyprowadzili mnisi, czy skądś, w każdym razie była kultywowana przez księży, reaktywowana w roku bodajże 81 przez naszych członków OSP i Towarzystwo Miłośników Skoczowa. Zaczęliśmy chodzić spod strażnicy, wcześniej to organizowali księża i wychodziło to z farskiej szopy, dokładnie ze stodoły. Ale w którym roku dokładnie to przyszło do Skoczowa, nie mogą się historycy tego doszukać. Kiedyś chodził przez cały Wielki Tydzień dwa razy dziennie, w południe i na wieczór, ulicami całego miasta. No, w dzisiejszych czasach zostało tylko, że idzie w piątek, w sobotę i pod najważniejsze urzędy miasta, czyli pod kościół i pod farę. Tam oddaje pokłon i wraca z powrotem do strażnicy. No, strój w tym roku jest nowy, co prawda trochę musimy go zmodyfikować, ale jest nowy strój uszyty ze słomy rzeźnej. Też już jest problem z tym, bo jest trudno taką słomę gdzieś ją znaleźć, bo to musi być nie koszona kombajnem, tylko kosami specjalnie, nie ukrywam, specjalnie dla nas gdzieś ją tam załatwiano, żeby była. Jest krawiec, mamy takiego pana Andrzeja Kielocha z Chybia, który już nam chyba drugi czy trzeci strój taki szyje, więc to jest jego dzieło, za to mu bardzo dziękujemy i on tam tą słomę sobie załatwia. Nigdy myśmy go nie ważyli, ile to może być, no, ale gdzieś koło 10 kilo może się zebrać tego. No bardzo ciepło, już czarno to dzisiaj widzimy.